Cześć, siemanko, witam was serdecznie na kanale Family Graj w Detenant w kolejnym odcineczku i dzisiejszy odcinek sobie zaczniemy, słuchajcie, od negocjacji w sprawie czynszu, gdyż naszej lokatorce się kończy tutaj termin najmu naszego mieszkanka, więc będziemy sobie... Ej, dobra, no najpierw rozpoczniemy sprzątanie. Gra mnie trochę zrobiła w Karolka, ale to niech nam wujaszek szybko posprząta, jak posprząta, to weźmiemy ten. Będziemy negocjować, może będzie nawet lepiej, bo tak na czystym, zobaczcie, że posprzątane, może jakąś tam lepszą cenę uda mi się wynegocjować. Dobra, wujaszek, posprzątane, możesz iść. Negocjuj przedłużenie umowy. No, będziemy negocjować. Aby jej na 60 dni. I ona nam płaci teraz tyle. Zacznijmy może. Dużo jej się tam pozmieniało, więc czynsz... A, 4250 zaproponujemy. Zobaczmy, co ona da. Ona pod prysznicem znowu na dzień. Ile? To są jej warunki, tak? Koszty. Nie, poczekaj, żebym ja się w tym nie. Nie pogubił. Dobra, ja trochę zmniejszam. Ona za bardzo, ona przesadziła. Dobra, nie 4200, zróbmy jej. 800, 3900. Dobra, i tu już byśmy mieli lepszy chyba zysk niż mieliśmy, żeby ona mi teraz niżej nie zeszła. 1160, to znaczy 1620. To co ona oferuje, a wybrana kwota jest 2300. Czekaj, ja tego nie rozumiem. Koszty stałe 1064. Zysk 1232 przy mojej ofercie 2300. Krótkę ci mogę jeszcze, słuchaj, obniżyć na 2100. Ale musisz dać więcej, bo ty dajesz za mało. Dobra, 1850. Też niedużo zarobię, ale niech będzie. Przyjmiemy aktualne warunki. Podaj to serduszko. Dobra. Dobra, to mamy. Tutaj co my tu mamy? Trzeba opłacić znowu rachunki. Szczęście nie jakieś super duże. Mamy jakąś wiadomość. Sprawdź konto. Przelew. Przyśle FBO. Sprawdź konto. Przelew za ten okres wysłany. Przepraszam za opóźnienie. Dorzuciłam trochę kasy, skoro jesteś taki fajny. Ulelelele. Drzewko umiejętności. Umowa na 4 miesiące, średnia analiza. Co tu się znowu dzieje? Nie do końca rozumiem niektóre twoje wybory przy aranżacji tego miejsca. Liczę, że też to widzisz i wykonasz odpowiednie zmiany. Powinniśmy skupić całą uwagę na łazience. Przydałby się tutaj remoncik. Dobrze, wyremontujemy ci tą łazienkę. Zobaczymy. Może tu mi zaliczę jako to zadanko na opiekę. Bla, 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 bla. Dobra, idź stamtąd, to zaraz się wezmę za remont. Tego gospodarza warto byłoby, myślę, troszkę porozwijać. Nie analiza, zróbmy tu. Jeszcze mam punkcik? Nie mam chyba. Dobra. Poszłaś? Rozpocznij sprzątanie. Znowu jest tu co sprzątać. Ty, jak ona zniknęła, jak jakiś duch. To i ty byś chciała, żeśmy tutaj powymieniali co nieco? Powinniśmy skupić całą uwagę na łazience. Przydałby się tutaj remoncik. Usuń meble, wykonaj zaplanowany remont. Będziemy to sprzedawać, czy będziemy to dawać do składzika? Dajmy na razie do składzika. Zobaczymy, co to się z tym później wydarzy. Dobra, to już jest tylko usunięte meble chyba, nie? Tak, wykonaj zaplanowany remont. Rozpocznij remont. Pani sobie stąd idzie, droga pani. Pani by sobie życzyła tutaj podłogi nowej. Ja pierdzielę, ale co ci ludzie mają? W ogóle ledwo się wprowadziła i już, patrz, już remonty. Kamień, ale nie masz jakiegoś preferowanego stylu, widzę. To byśmy jej tu dali. Damy ci taki maleńka. Ściany zielone, proszę bardzo. No nie wiem, tak w łazience, zielone ściany. Jakby to były płytki, to jeszcze jako tako.
Ale dobra, chcesz zielone, masz zielone. Okej, kompaktowe WC. To miałem jakieś w schowku, nie mogę tego ze schowka zabrać? Gdzie jest mój w ogóle schowek? Jak mogę sobie tutaj zerknąć do schowka? Ja w ogóle mogę. Meble, drzwi. Wyjdź, to nie. Podejrzewam, że gdzieś tu jest składzik. Paleta Future Compact. No i co, i kibelek jest? To po co będę płacił? Sporo jest, nie? Patrz, i kabina prysznicowa. To też zrobimy sobie stąd. Na czas remontu tylko było zabrane. I tu po co przepłacać, jak można to samo wstawić? Dalej, co ty byś tu chciała? Ozdoba ścienna, suszarka na pranie, wycieraczka, pralkę byś chciała i umywalkę. Dobrze, umywalkę. Jak wstawię taką dużą, to nie zmieszczę pralki. Więc wstawimy taką małą. Tylko, że w innym kolorze, skoro masz w zieleni. Czemu tu nie pasuje? Bo to przeszkadza w jakiś sposób, tak? Dobra, to gdzie ja teraz tą pralkę tu zmieszczę, co? No taką drogą. Matko jedyno. Nie no, wezmę jej tę tańszą. Bez przesady. Tak, muszę mieć podłączenie do wody. Tam ona w ogóle po to nie wejdzie. Po kibelka mi to zmieścił. Jeszcze spróbować ewentualnie wysunąć kibelek. W ten sposób. Dojście jest. Gdy pralkę jak dam tu, to nie będzie dojścia do kibelka. No właśnie. No i nie jest to takie super ekstra. Będzie przeszkadzało jej. Ale trudno, no cóż. A co tu teraz jest? Nie tak? Mebel wymagany, brak dostępu do mebla. Uuu. Serio? Brak dostępu do mebla. Inaczej, ja bym dał tu kibelek teraz. Czemu się nie chcesz obrócić? Też dalej jest bla. Znaczy teraz to jest brak, no bo to jest wystawione. Zróbmy jeszcze jakoś inaczej, pokombinujmy. Daj mi to na razie do schowka. Nie mogę? Tu przestawić chwilowo nie mogę gdzieś po prostu. Czego? Ale lipa. Acz kibla też nie mogę przestawić tu. Da się to tu wrzucić? Też nie. Nie wierzę. Bo jakoś tu by trzeba było teraz to porozkminiać. Dobra, przestaw to mi na razie tu, byleby stało. Nie postawi nawet. Ale ząk. Ale się naprzestawiamy. To mi za bardzo nic nie zmieni, no bo... Czemu ten kibelek się w ogóle odwrócić nie chce? Teraz on nie dojdzie mi tu do kibela znowu. Do niczego nie dojdzie. Zrobimy inaczej. Ale tak, jak ja tu wejdę, żeby on mi to pochował, to się tak chyba nie da. Dobra, ja bym chciał to pokitrać wszystko. Przestaw, sprzedaj. No nie, nie chcę. Chcę do składzika wrzucić. Dlaczego do składzika nie chcę wskoczyć? Dobra, ewentualnie zróbmy jeszcze tak. Sprzedaj to. I zrobimy jakoś inaczej. To mi przestaw z powrotem tu. Pralkę. Niezależnie jak postawię, to nie mam dojścia do tego główienka. To i tak prądu nie złapię, więc to musi być jakoś tak.
I belek mógłbym teoretycznie dać sobie tu. Teraz poszukać jakiegoś mniejszego. Toba, kompakt, wycieraczka, umywalka. Jakąś mniejszą umywaleczkę byśmy musieli wziąć. To przejdzie bez szafki. By przeszło bez szafki. To by zadziałało. O, widzisz. Prawda, kolor bym wolał inny, ale już teraz ile ona kosztowała? 550. Jakbym chciał ją teraz sprzedać. Mam za 550. No to nie jestem stratny. Takiego. Ej, tu damy fikuśnego lustro. Dałbym jakieś... Kurde, droższe niestety. Masz tu takie wiszące. Ozdoba ścienna do kibelka. Chyba tylko kalendarz. To ja mam ci w kiblu na ścianie powiesić, powiedz mi, kobieto. Ty, może takie coś? Niech będzie. Cóż my tu jeszcze mamy? Suszarkę na pranie jeszcze gdzieś muszę zmieścić. Weźmiemy taką złożoną. Próbuję ją wcisnąć za pralkę. To przejdzie? Nie przejdzie. Tu jak postawię? Do kibla jest dojście? Nie ma, bo stoi suszarka i się do kibla już nie da iść. Srocz jest zastawiony nagle. O, weź to zrozum. Przejdzie, przejdzie. Mały labirynt, ale dało radę. Wycieraczka. Dać w zieleni, masz wycieraczkę tutaj zieloną również. Dobra, i kibelek jest wyremontowany, także ja sobie... Do widzenia, mówię pani. No i wykonaj zlecenie opieka. I to też nie zaliczyło mi jako opiekę? Dlaczego? Świetnie, zaszło, że na ciebie liczyć. Dzięki, dzięki. Jest naprawdę genialnie. Uwielbiamy wszystkie zmiany. Dzięki, dzięki. A co, żebym się namęczył przy tym kiblu, to ty się tak nie namęczysz siedząc na nim. Recenzje. Dobra, to mnie nie interesuje to bardzo teraz. Down Street, Lachlan Benjamin. Mały hajs. O, tu jest coś dużego. Wyjeżdżamy na wakacje. Byłoby wspaniale, gdyby po powrocie nowe, nowe mieszkanie było całkowicie wykończone i gotowe do zamieszkania. Całkowita aranżacja, budżet 20 050. Wymagane wyposażenie, preferowane. Preferowane wyposażenie, mniej istotne prestiż. To jest za dzień, tu jest za dychę. A tu już trzy pokoje. Dobra, weźmiemy sobie tą Sycamore Circle, nie wiem, 13-1 Ryan Garner. Pomelu. Dobra, bierzemy to. Ta się znowu myje. Skurkowana. Nie wiem, jak zrobić z tą opieką. No, renowacja, to miałem, a to nie mam pojęcia, nie? Cyk. No, dzień dobry. Coś ja muszę tu zrobić na dzień dobry, słuchajcie. Konfigurować... Ogrzewanie. O, no faktycznie coś tu jest nie tak z tym ogrzewaniem. Dołożymy. Co nieco, tylko że to każde kurczaczki dokładanie kosztuje, ale dobra, już jest zrobione. Jak jest temat prądu? Ja bym chciał mieć tego prądu więcej. Co prawda nie wiem, które będę robił pokoje. Nie mogę dodać na ścianę nigdzie. Dobra, dorzućmy sobie jedno gniazdko tu. Rzućmy sobie jakieś gniazdko tu. Ja wiem, że to wszystko kosztuje. Ale prąd będzie nam niezbędny. Mamy na całe pomieszczenie. Tu jest jakaś kicha. Niby są gniazdka, dobra. I jak jeszcze z przyłączami wody? Przyłączy wody nie ma nigdzie. Nie, tu jakieś jest pod meblami. Nie ma jakiejś kuchni? Dobra, będziemy kombinować już podczas remontowania. Zacznij sprzątanie. O, tu możemy coś odnowić albo zezłomować. Nie wiem, spróbuj odnowić. I też spróbuj odnowić. Tu wyczyść. Def inside. Usuń płytki. Patrz, podnawiał to. To jest gitarą, nie tak? Gitara jest w porządku, tu coś jest. Odnów, mogłem to im pozłomować i mieć to gdzieś. Ale tu jest pan złota rączka, dobra duszyczka i on to poogarnia, ponaprawia. Znowu lekko zachrypnięty jestem. Zauważyłem, że jak nagrywam rano,
Mam taką lekką chrypę. Bo teraz mógłbym to, mogę to zabrać do składzika gracza. No to bierzemy, to będzie moje. Tynk podnawiałem i zobacz. Dla mnie. Super. Nie wiem, czy tak powinno być, ale zakładam, że tak. Czy to było jakieś przedszkole wcześniej, czy co? Kawiarnia tutaj jest, ale nie, tu jest jakieś biuro chyba. Ciężko stwierdzić, czytelnia. Dobra, to mamy zrobione. Do wyjścia. Wyjdź i remontuj. I zobaczmy, które oni pomieszczenia sobie życzą do remontu. Topse, topse. Kuchnia na pewno jest potrzebna. I teraz powiedz mi, gdzie ta kuchnia ma być. Są te dwa pomieszczenia do zrobienia. To jest raczej salon. To by była kuchnia. Kuchnia jest przedziwna. Preferowany Prestige DC. Co to znaczy DC? Dlaczego nie lubisz? Współczesne i podstawowe są pożądane. Wyszukane, nowoczesne są nielubiane. Okej. Okay. Mamy. Teraz musimy zacząć sobie tutaj. Od wykończenia podłogi laminatem. Mamy cały jeden do wyboru. Dobra. Ściany na niebiesko. Chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Machnę ci tutaj kreską, ale tylko niebieską. Dobra, lodowencja. Pamiętaj o budżecie, kolega. Jak to postawię gdziekolwiek tu, to blokuje przejście tam, ale no, już myślałem, że nie będzie płaczu o to, ale jednak jest. Dobrze, także to byśmy przestawili. Sprawdź konto, przelew przyszedł. No dobrze, że przyszedł. Zaraz sprawdzę. To przestawimy sobie tutaj. To przestawimy sobie tutaj w kąt. Światek się przebija przez ścianę. Zlew kuchenny. Wam polecimy coś tańszego. Nie znaczy, że gorszego. Czerwona kuchnia. Tu macie tych niebieskich. Chcecie, zostawimy wam i macie. Nie wiem, czy nie za blisko, bo będziemy przestawiać jeszcze spokojnie. No i co jest przez zlew kuchenny? W czym problem? A, w tym problem, słuchajcie, że nie było wody, pamiętamy, prawda? Także musimy wyjść. Tyk, skonfiguruj wodę. Tutaj damy jedno źródło wody i ja bym mimo wszystko dołożył jeszcze tu. I z drugiej strony, w razie gdyby coś tam nam wyszło, że będzie potrzebne. Także kontynuujemy tu zabawę z kuchnią. Mamy jeszcze 16 tysięcy. Kurczę, niedużo. Okap, dobra, jest jakaś szafka kuchenna. Czy jest jakaś taka na tyle wąska, że ją tam wcisnę? Nie ma. No to nic, to zrobimy tak. Przestaw tu. Przestaw tu. Przestaw tu. I potrzebujemy jeszcze na pewno kuchenkę. Jak my tu stoimy z pieniążkami, coś tam jeszcze mamy. Mogę dać płytę w zasadzie, ale to nie będzie piekarnika. A osobnego piekarnika tu nie widzę. To jest trochę przytaniawa. Zobaczmy tę. Ja to dam, ale zablokuję sobie tutaj wejście. No dobra, na razie niech tak będzie. To jest, wiecie, bierzemy to, przestawiamy sobie tu. Bierzemy to, przestawiamy sobie tu i jakoś to idzie. Dobra, ja muszę zrobić cięcie. Dobrze, kochani, ja już jestem z powrotem, musiałem zrobić cięcie i to cięcie tak na dosyć długo, bo praktycznie dzień, kończę to dogrywać wieczorem. Wybaczcie, ale no praca i tak dalej, dlatego jest jak jest. Dobra, ja bym chciał to dalej... bo ja muszę wrócić, że teraz kontynuować remont. Okej, okay, teraz musimy zakupić okap i mamy pasujący nam tutaj kolorystycznie. Tutaj sobie ta nad kucheneczkę damy. Ekspres, czajnik, mikrofalówka, waga, stolik, krzesło. Dobrze, trochę rzeczy jeszcze tutaj dodamy. Zacznijmy od tych półek naściennych, takich do kuchni. Co by tu można dać fajnego? Tu by można było dać taką zwykłą. O nie, ona jest bardzo duża, za duża zdecydowanie.
Ta też jest spora, ale dobrze, taką sobie tutaj damy. Ona mogła mieć inny kolor, mogła mieć, słuchajcie, inny kolor, więc ja ją sobie sprzedam. A można było nawet tam zrobić wersja kolorystyczna, ale dobra. Nieistotne, przerobimy sobie tak. Taka trochę plastikowa wygląda, nie? Ta kuchnia. A i półeczek ogólnie są... Potrzebne są aż 3 półki. To jest duże, to jest bardzo duże. To jest mniejsze. I też ma taką opcję kolorystyczną. Nad okap. To ma sens. Myślę, że to nie ma sensu. Ale to nie musi mieć. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, zrobimy je tak tu. O, w ten sposób. I jakiś blender. Ile mamy hajsu? 15 tysięcy mamy. Kupimy ten lepszy. Oczywiście kolorystycznie, żeby nam to tutaj pasowało. I ekspres do kawy. Za 300. Ekspres biały. I gdzie ja mam ten ekspres postawić? No, powiedzcie mi. Stawimy go na lodówce. Czy mogą z niego korzystać? Nieistotne. Jeszcze czajnik. Czajnik zwykły, elektryczny. Nie no, tak. O, tutaj damy. Dalej, mikrofala. Mikrofala pójdzie sobie tu. Dziwna ta kuchnia, totalnie. Ale no dobrze, tak jakoś dziwnie. Wydaje mi się, że to wymusza na nas ta gra takie dziwne tutaj decyzje momentami architektoniczne. Ile tych książek? Jedne tylko. Waga kuchenna. Ja mogę... A, ona jest malutka. To pójdzie sobie tu. Stolik, krzesła, sztućce, roślina naścienna. To za chwilkę. Dwa stoliki aż tutaj muszę dać. Dlaczego aż dwa? Bez sensu, słuchajcie. No dwa stoliki? Gdzie ja mam to tu zmieścić? Dam jeden taki tu. No drugi dam, jest dojście w sumie. Dobra, cztery krzesła. Budżetu mamy 13 tysięcy. To krzesła kupimy takie po stówce. Tylko zmieniłbym kolor. Jedno. Drugie, trzecie, czwarte. Z shiftem to wtedy wiadomo, kupujemy kilka naraz. Sztućce. Dobra, kupimy. Ile tej zastawy? Trzy razy ma być. Raz, dwa. Tylko trzy, to czwarty nie je w takim razie. I hop. A czemu krzesła mi nie zaliczyło? Mam dobra, nie ma dojścia. Ok, rozumiem. Teraz tak, roślina naścienna. Nie. O, ale ta już tak. Zrobimy sobie jedną. Drugą. Trzecią, jak zrobię, to pewnie lodówki nie otworzę. Zrobimy tak. Ciebie bym musiał przestawić, ale jak ciebie przestawię tu, to tu znowu nie będzie przejścia. A i tam wszędzie nie ma przejścia i dlatego to tu płaczę. Nie, płaczę tylko dlatego, że do tego nie ma przejścia. Teraz już jest. Tamto pozostałe jest nieistotne. Teraz do tych nie ma przejścia. Aha, dobra. Tu nie będzie do lodówki przejścia. Jej. Zawsze coś. A tu? Tu też coś jest nie tak. Do tego krzesła nie ma dojścia. Ech, no nie będzie to łatwe w takim razie. Tam nie będę miał wszędzie dojścia. A jak tego tu nie dam, do niego będzie cały czas brak przejścia. Ale ja już tego nie mam, chyba że to się da dać na ścianę do góry. No nie da się, widzicie. Mogę to sprzedać? Nikt nie mówił chyba, że nie mogę. Więc? Teraz to w ogóle. Czemu tam nie ma teraz dojścia? Patrz, zrobimy teraz to tak. Pyk. I to i dalej nie ma dojścia do zlewu. Nie, no już wszędzie jest. Dobra, mamy ogarniętą kuchnię. Ja mogłem to wszystko w sumie posprzedawać, bo tu nie jest powiedziane, że nie mogę. To patrz, zarobię sobie. Podreperujemy trochę budżet. Kurczę, żebym wiedział od razu, to inaczej wszystko tutaj ogarnął. To jest znowu nie tak z krzesłem. Znowu jakimś cudem nie możemy dojść.
Wiem nawet jakim cudem. Tego jak przestawię, to dalej nie możemy dojść. No i teraz tam się nam jeszcze zepsuło. Dobra, to robimy tak. To robimy tak. Nie zrobię, bo jest kwiatek. Teraz już wszędzie wszystko gra? Wszystkie krzesełka? Gra i hucy, hula, dobra. Dobra, trzeba się śpieszyć, bo do nam się odcineczek zaraz będzie kończył. Idziemy, słuchajcie, teraz do salonu. Tu jest chyba salon, co? Się zaraz okaże, bo tak, wykończ podłogi, nie trzeba, już mamy zrobione. Nie, no coś dodamy. Niech będzie ze 100%, no i pięknie. I wykończ ściany w żółci. Taki sobie piękny damy żółty. Cały ma być żółty. Będzie cały żółty salon. Nasz klient, nasz pan, proszę bardzo. Pojszło. Szafka, telewizor, kanapa, ława, przekąski, regał na książki. Ależ tu trzeba kupić rzeczy. Szafki razy 5. To bym sobie od razu sprzedał. Nie mówią, że nie można. Szafka razy 5. Co byśmy tu do salonu kupili za szafki? To jest ciekawe. I mam tu filtry kliknięte. Nie mam teraz filtrów. Ajajaj. I co? Trzeba je na nowo odkliknąć. Współczesne i podstawowe. Wyszukane i nowoczesne nie. Jak to teraz będzie tu wyglądało? No ten żółty nie. Cyk, pyk. Przemalowujemy szybciutko. To nie żółty, no ale dobra. No może jakiś tam odcień lekki. I szybko podłogi. Podłogi chyba dobrze zrobiłem. Ok. To na razie zamknijmy. W takim razie lecimy sobie z tymi szafeczkami. Tu już mamy nieduży wybór. Taka kolorowa ta podłoga. Czemu by nie takie? Ich ma być aż 5, tak? To raz. 2, 3, 4. Nie wiem, kto to tak wymyślił. I 5. Da się wyjść. To bym też mógł sprzedać w zasadzie. Telewizor, kanapa, ława. I co telewizor jaki ma być? No właśnie, gdzie, na czym miałem go postawić? Weźmy kanapę. 500. Dobra, stać mnie jeszcze. Bierzemy żółciutką. Pyk. Pokręcone jest to mieszkanie, ale dobra. Ława, regał, konsola, pad książki, duża roślina, lampa, dywanik. Słuchajcie, no nie pokazuję tutaj, żeby była jakaś szafka pod telewizor. Telewizor jest dla tysiaczka. Kupimy sobie jakiś taki i co? I trzeba go na podłodze dać. Nie, kupimy ławę, stawi się go na ławie. Kawa na ławę i telewizor też. Zróbmy to tak. Przekąski powinny być na ławie. Ile tych przekąsek? Jedne. To lecimy sobie z jakimś miską chipsów. Regał na książki. Ile tego ma być? 3. Pyk. Kurczaki. Trzeba było shifta przytrzymać. Pyk. Pyk. Dobra. Konsolka. Jakąś lepszą. Ok. To jest z konsolą nie tak. Brak zasilania. Dobra, przestawimy. To już jest zasilanie. Pad. Plejak. Grałem na takim tym, tylko nie pamiętam pod co to było. Mamy 2 padziory. Ale daj mi jakieś fajne kolory tych padów. Patrz, jakiś taki jeden. I z takich sobie jeden taki weźmiemy. I elegancko. Książeczki. To taki stosik damy tu na górę. Taki sobie jeden damy tu. I jeden sobie damy taki. I siedzi elegancko. Zdjęcia, słuchajcie, razy 5. Jakieś takie poważne te zdjęcia. Tu jakieś sobie... A, to jest stojące, dobra. One w większości są stojące. Daj mi to w jakichś ładniejszych ramkach. Hop.
Serduchno też sobie gdzieś powiesimy. A nie, serduchno jest stojące. No i dobra, 4. I tutaj jeszcze jedno takie powiesimy nad prądem. Tyk. Duża roślina razy 3. Nie dojdę tam, będzie mi płakać. Raz, 2, 3. Cóż my tu jeszcze mamy? Roślina naścienna razy 5. Mamy jeszcze sporo pieniędzy, więc możemy troszkę poszaleć. Tylko trzeba będzie ich gdzieś aż 5, słuchajcie, zmieścić. Dobra, damy sobie jedną jeszcze taką. Jedną tutaj taką. I może by coś jeszcze tutaj dać. O, pyk. I nad zdjęciami. Ozdoba ścienna. Home sweet home. Nie zmieści nam się napis. Ściany zajęte. I co teraz? Tu jeden się zmieścił. Jeszcze jakieś 2. To by się tu zmieściło. A można inny kolor? Można, ale ten, dobra, niech będzie ten. Czy to jest lampa jakaś? Przez to sprzedaj wersja kolorystyczna, nie chcę. To mamy jako 2 i tu z drugiej strony też byśmy sobie coś takiego dali nad drzwiami. I cyk, mamy 3. Lampy 3, słuchajcie. Ja mam te pecowe lampy, jakim cudem? Jedna, druga, a trzecia to ja nie wiem po co mi, ale dobra, niech będzie. I trzecia. Dobra. Coś jest nie tak z którąś lampą. Co jest z tobą, kochana? Ty nie masz prądu. Już masz. Ty dalej nie masz? Nie, dalej nie masz. No to już masz. I dywaniki. Raz. Dwa. I wsio. I teraz mały element dekoracyjny. Jaki fajny globus. Ale go tam nie zmieszczę. Ale taki wazonik, jeden. Jakaś żagluweczka. Też się tam nie zmieści. Kuferek się zmieści. I kostka Rubika. Elegancko. Lampa naścienna. Po co, ale niech będzie. Jedna. Druga. Bez sensu są te zadania czasem. Ale cóż to. I lustro jakieś sobie postawimy. Gdzieś tu. Preferowane meble. Jeszcze mamy zegar. I szachy. Szachy są. Tylko nie ma stolika na nie. Stawimy na ziemi. Natomiast zegar by trzeba było wziąć. Odznaczmy współczesne i odznaczmy podstawowe. I by musiał wziąć któryś z tych. To jest niepożądane. No ale dobra, niech będzie. Wszystko się zmieściło, wszystko się zmieściło. Cóż tu jest? Bystry może zwiększyć punktację, ustawiając go przy ścianie. Powiem ci szczerze, że nie mam już miejsca nigdzie przy ścianie, więc... No tu wejdzie w tego kwiatka, da radę. Tyk. Szachy to pewnie na jakiś stoliczek, stoliczka nie mam. Także nie ma co przedłużać, oddajmy to. Niech przyjdzie majster, zrobi analizę. Kowalski, czy też Kowalska w tym wypadku, analiza. Działaj mnie tu, młoda, droga pani. I dawaj mnie tu pieniążki. 100 koła powinno wskoczyć na konto. Po tej wpłacie powinniśmy mieć ponad 100 tysięcy na konto. No zachwycona, zachwycona. Da się ją przyspieszyć, da się ją przyspieszyć. Szybciej to oglądaj, szybciej. Cyk, cyk i do drzwi. Tam są drzwi. Superancko. O, dobry majster, ukończ 10... remont, zleceń remontowych. Wiadomość, sprawdź konto, to już mamy, to czytaliśmy, dorzuciła coś. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to będzie wszystko. Agent familii nie wykazał się niczym specjalnym, ale nie nam co narzekać. I tylko dycha, nie dwie dychy. Wyraźnie na pierwszy rzut oka, może nie jest to wyraźnie na pierwszy rzut oka, a familii graj wie, jak dobrze remontować. Wiesz ty co? Sparowane wyposażenie. No są szachy. Nie powinny stać na podłodze. Na gdzie je miałem położyć? O, normalnie. Patrz, ile miała uwag. Taka jesteś. Następnym razem se sama będziesz robiła. Dobra, kochani. Na dzisiaj to będzie wszystko. Ja wam serdecznie dziękuję za dziś. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Hej!